Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Corle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Alan Wake. I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Wygląda jak opcja z potencjałem na ucieczkę, ale zobaczymy, co nasz maszynopis na to powie. Nightingale stared through the broken studio window into the dark woods. He turned around, started to walk out, but Maine grabbed his arm. Young man, you almost shot me. You don't shoot off rounds at people like that. What's the matter with you? Nightingale shook his arm free, marched out. His cheeks burned with rage and humiliation. No i cały czas pytanie, czym temu Nightingelowi zaszliśmy za skórę, że tak o... Bardzo chce się nas pozbyć. No, póki co to jest to miło i spokojnie było. Może zdążymy? Nie, nie zdążymy. Ktoś nam stanął na drodze do generatora, ale... Wiesz, tu trójeczka chyba nie ma co kombinować, bo najpierw mamy broni. Ile można czekać na te wybuchy? Proszę bardzo, jak profesjonalnie rozwiązane problemy. Chociaż nie ukrywam, że odpalanie takich rzeczy w horrorach zawsze stresuje. Szybko! O! 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 I to mi się podoba. Amunicja do strzelby. Żebyśmy powinni mieć coś więcej w tym momencie. Tu jeszcze coś świeciło. A nie wygląda jak strzelba! O kurcze, panie! Nie ma tak wylądować prosto na tym czymś, na koszmarze. Co my tu mamy? Granaty, race i pistolet. Chyba race, znaczy granaty są spoko, tak. Przynajmniej jak mamy trójeczkę wokół siebie. Z drugiej strony... Race mają to fajnego, że w naszym wypadku jesteśmy przez chwilę nietykalni. A z granatem trzeba trochę poczekać. A te bajery, gdzie oni są? O kurczę, cyk! Ha! Proszę bardzo, ale to chyba nie koniec naszych problemów. Było miło. Więcej splów. Pasuje. Ciemność ich kontroluje. Rozumiem, mowa o tych problemach, jakie tutaj mamy. No, bierzemy strzelbę. Widziałem chyba światło za nami. I... kolego, odejdź. Może uda się nam skryć? O właśnie. Dzień dobry, dzień dobry. Aj, ale oni boją się tego światła. Znaczy najchętniej to rzuciłbym tam granat. I nie wiem, czy pozbyliśmy się większości. Ty jeszcze tu żyjesz. I co gorsza, to nie jest żadna płotka, a coś naprawdę sporego. Leżą. Zużyłem trochę więcej rzeczy niż się spodziewałem, a ty co tu migasz? Dajcie nam generator w tym miejscu. No cóż, granaty fajne, ale będzie się trzeba przenieść później na racę. Wszystko wskazuje na to. Dość szybko nam schodzą. W świetle nie mogą cię... A, w świetle my możemy ich zranić. Myślałem, że chcą nas uspokoić, że w świetle jesteśmy bezpieczni czy coś. Fajnie by było do tego wystrzelić. Ale czas, czas! Dobra. Chodźcie do światła, panowie. Czas ruszać dalej. Tam mamy coś świecącego. Ale tu była jeszcze jedna budka. Ja chyba spróbuję dojść do tego czegoś, co tam... O właśnie, się do nas uśmiecha. Wygląda jak kartka, ale też być może pcham się w jakieś niepotrzebne problemy. A może znajdziemy rozwiązanie tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Co my tu mamy? The bulldozer's engine roared to life. Mud and rocks flew as it fought for traction. It crashed the concrete wall and landed heavily in the yard. If it were an animal, it would have shaken its head after the impact, fixed its eyes on me, and charged. Of course, it had no head, nor eyes. Shadows crawled on its form, twisting it into a monster. Then, it came for me. No teraz to zawiało grozą jak typowo w Control. Buldożery nagle nabrały mocy ciemności i zaczęły same jeździć, nas atakować i tak dalej. A, moment, a ta kłoda zwalona. Możemy tam wejść na dach? Zakończyć to wszystko już tu, w tym miejscu? No, jak my mamy wygrać z cieniami, jeżeli one sobie radzą lepiej od nas? Wow! Gra chyba nie przewidziała takich zdolnych postaci jak Alan do tego, żeby wchodzić na dach. Chociaż na wszelki wypadek sprawdzę. No, tu nie ma co włączać tej lampy, bo i tak nic nam nie da. Co najwyżej możemy zobaczyć... Aha, kawka. I w nogi. Mam nadzieję, że nabrał sił na więcej. Kartka? Najgorzej. W takim miejscu, no ale przeczytaj ją. Sarah trusted her gut, and her gut said Agent Nightingale was an asshole. He felt wrong, and it wasn't just the smell of stale booze. It was in the way he flashed his badge, pulled rank, the look in his eyes when he wanted answers. Where was Alan Wake? What was this about an accident? Where was his wife? And most importantly, why did she let Wake go? He wouldn't answer her questions. Federal business was all he'd say. Wygodne, wygodne, ale teraz my za to jesteśmy w niewygodnej sytuacji. Dobra, skacz na pociąg. W najgorszym wypadku inaczej wylądujemy, a powinno nas to uratować. Dobra. Gra nam chyba sugeruje, że powinniśmy zacząć częściej korzystać ze strzałów. Więc może przełączmy się na zwykłe race, jakby się zrobiło gorąco. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, to do nas? Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan. I'm so afraid. Keeps me in the dark. Please help me. I look at you, Alan, and it's not you. Something else. Looking out from behind your eyes. Alice, I'm here. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. The connection had been terrible, but that wasn't the only thing that hadn't been right with the call. She sounded wrong somehow, but she had called me. Łatwo mówić. To nas koszmary tutaj gonią. Oj, gdzieś warto się rozglądać za skrzyneczkami. Chyba w tamtą stronę. The pipe wrenched itself loose from the bridge's steel framework. Wrapped in darkness, it floated in midair, twitching. For a moment, I didn't understand what I was looking at. The heavy object lurched at me with impossible force. I threw myself out of the way, but just barely. When I turned my flashlight on it, it shook in a dark rage, before it flew at me again. Czyli co, już nie tylko będziemy musieli walczyć z potworami, buldożerem, który nabiera jakichś dziwnych mocy, ale też jeszcze do tego wszystkiego dochodzą konstrukcje metalowe, betonowe. O, właśnie, widziałem cię, strzałeczko. Ciekawe tylko, czy to nie jest jakiś podstęp. Idź tu, Alan. Idź tu, Alan. Chatka się cała świeci. A to chatka babajaki. Z piernika. Podobają mi się te pierniczki, jakie tutaj dostajemy, ale... Nie jest lekko, nie jest kolorowo, ale rakietnice mogą wpaść. Zawsze się pocieszę, że pewnie są gracze, którzy tego nie zauważyli i szli bez tego dalej. Dobra, ale czy ty jesteś sam? Jeżeli był sam, to okej. Okay. Nie był sam. Dobrze, że to światło nam trochę zdradza ich położenie. A jest beznadziejne. Ej, panie, z darmowej energii proszę korzystać. I teraz nie wiem, czy się spieszyć, czy jeszcze znaczy powinniśmy lecieć dalej, bo jednak jest tu jakiś czas, tylko zawsze mieliśmy ten odgłos mroku, że oni się pojawiają. Czyli to była zasadzka, tylko tak średnio im wyszła, patrząc na to, że ostatecznie mamy i broń, i ich załatwiliśmy. A z drugiej strony wszystko mogło się skończyć inaczej. I could see a railway bridge up ahead and a warehouse of some sort on the opposite shore. I hoped I could find a car from there. Optymista. Dobrze, że policja nas nie goni, tylko właśnie, czy policja by widziała te koszmary? Teoretycznie powinna, walczyła z nimi też gdzieś, ale wydaje mi się, że nie mielibyśmy za dużo okazji, żeby pogadać. Nawet Gonagal by nas tam już zaczął atakować. To ta rura? The darkness that was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Co do diabła? Mrok by się bał? Ruszaj! Co jest, pieruny? To ta rura! Co my mamy z nią zrobić? Ruro, nie zabijaj nas! Racja jakby częściowo działała. Dobra, tyle co nas widzieli. Uciekaj! Alan, nie! Ta rura chce cię zabić! I nie tylko ta. Co tu się wydarzyło właśnie? Taczko! Żyj! Alan, żyj! Uciekaj! Co jeszcze nas tu będzie chciało tak załatwić w ten sposób? Taczka wraca! Najgorzej, że powinniśmy lecieć dalej, ale nie mamy życia, żeby z tym walczyć jakoś za bardzo. To jeszcze leci za nami? Dobra, w ostatniej chwili zniszczone. Co tu się wydarzyło właśnie? Jak nie bandziory? No, to świat martwy, nas też nie lubi. Co maszynopis na to powie? I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. W sensie w środku czy... A, with me, bo myślałem, że w środku nas. As a teenager, just starting to get interested in writing, Stephen King had been a source of inspiration to me. I thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. Certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Aby użyć latarki, znaczy zastanawiam się, co złego jest w mocniejszej latarce. Szybciej traci światło, czy jak? Bo tak sugeruję, jakby czasem to ta mniejsza latarka była lepsza. Może tak to działa. Nie wiem. O, to wygląda jakby mogło wybuchnąć. Tam mamy generator. Tu jest kawka. Jak to się zdecydować, w którą stronę iść? Żeby nie popełnić głupich błędów. Czy to może wybuchać? A jeżeli wybucha, to czy robi krzywdę tym wszystkim cieniom? Czemu tylko jedna raca? Ci przyznam, że jeżeli dalej bym nas miały atakować różne rzeczy... A, moment, jeszcze był ten. No właśnie, ten był, a ty musisz walczyć. No może jakby im rzucić racę? No nie podejdą tak łatwo. Kurczę, błąd, bo najpierw trzeba było to całe zbiornik odpalić. O, może teraz strzelaj! Dobra, to wybuchnie tylko. Zadziałało nawet nieźle. Czemu, Alan, i te twoje uniki? Tak jeszcze nie wyczułem, jak on działa. Trzeba naprawdę dużo szybciej odpalić tę broń. Znaczy unik. Lecimy prosto na młotek. Idealnie, Alan, idealnie. Zaczynam rozumieć, ale nie jest to takie proste, że ten unik musi być mniej więcej w momencie, jak ci koledzy zaczynają atakować, a nie jak są chwilę przed nami. No szkoda, że przed odpaleniem tego czegoś właśnie nie zajrzałem tu w pierwszej kolejności. Możemy wchodzić do środka? Tak chyba byśmy musieli z nimi walczyć. Nie zamykasz, ale przecież nie wiemy, co czeka nas tutaj. Tutaj! No! Panie Dresi. Oj! Skąd ty się tu wziąłeś? Raca! To nas uratuje jeszcze w jakimś stopniu. Chyba, bo nie widzę gościa. A jak ucieka przed tym światem, jak się boi. Chodź tu, tchórzu. Znaczy teraz nie, teraz chwilowo stój tam, gdzie stoisz. Stój tam, gdzie stoisz! Dobrze, że Alan ma tę wymianę baterii, to naprawdę rozpracowaną profesjonalnie. I nie zajmuje mu to wiele czasu. Nie podoba mi się ta okolica. Ale jest światło, to najważniejsze. Wiesz, wszystko co dają. Baterie litowe. To bezpieczne? Szczególnie jeżeli mielibyśmy wskakiwać z nimi do wody. All too often the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, a family occasion. Journalist Alvin Durley's trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Durlith, we don't want to feel like we're on exhibition, but you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective. Could I really? Of course, Mr. Durlith. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. I... What did you... Oh, Mr. Durlith, you have well pleased Nixie Perka, the dweller in flesh. Your body shall host his thousand young, and all shall be glorious. No! Shh, darling. Be calm. Shh. Alvin Durlith learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. No proszę, musimy zapamiętać, że z nikim się nie całować. Jeżeli zobaczymy Alice, to nic ze szczęścia nie będziemy robić. O! Może maszynopis nam coś powie w tym temacie. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. To po to uciekaliśmy od jeziora, żeby znów tam powrócić? To wszystko w tym rozdziale. Moment, mamy granaty jeszcze. Może warto je by było sobie odpalić, skoro to lubi biegać takie towarzystwo. Mamy też ten pistolet sygnałowy. No tak, buldożer. I panowie, czytaliśmy coś na ten temat. Dobra, Gorzej, że panom zrobiło to krzywdę. Buldożer jest jakby takim trochę większym pieruństwem. No, bateryjka, chodź, jest blisko. Dobra, leży heavy metal. FAKK, kiedyś była taka gra. O! Na swój sposób to zabawne, kolego, że się tu spotykałem. Chyba że masz więcej znajomych w pobliżu, to wcale nie będzie takie śmieszne. A, ty jeszcze żyjesz. Wyszło nieźle. Chociaż liczyłem na coś więcej po tym granacie. Co prawda zlikwidował nam problemy w postaci tych tam łobuzów biegających. Ale i tak liczyłem na coś więcej. Chociaż nie wiem, czy twórcy też nie liczyli na trochę zwinniejszą pracę buldożerem, bo no, tych zabawek tutaj do walki to dostaliśmy naprawdę sporo. Baterią też pogardzisz? O ty łobuzie, Alan. Takie rzeczy lubią się mścić. No i ten teren tu wyglądał na naprawdę takie rozbudowane pole walki. Tu pewnie coś ma jeszcze wyjechać, nas zaatakować, załatwić z różnych stron, a to cyk. Racę na maksa, tu uciekać nie możemy. 14. No to wiemy jaki jest maks. 4 race to tak... No na ptaki to może spoko. Jeszcze więcej baterii? Dobrze to rozegrać. To moglibyśmy swój sklepik taki wielobranżowy otworzyć po całej zabawie. Jakby Alan podnosił wszystko albo ładował to na samochód. A później zacznie się nowy rozdział i znowu bieda. Wiem, kuszą jedź dalej wozem, ale... O! Nie dali nam wyboru. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. The coal mine wasn't far now. Nie no, fajnie, fajnie, Alan. Cieszę się twoim szczęściem. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Uciekamy stąd. Alice się nie obrazi. Ja wiem, że kopalnia w drugą stronę, ale zastanawia mnie, w którym momencie Alan stwierdzi... O, Alan. To jest dziwne, ale jak ty tu dojechałeś? Pamiętasz coś z nocy? Najlepsze, że nie mamy żadnej broni ani nic więcej, co tam mieliśmy przy sobie. Ja wiem, że jest tak jasno, że nam raczej latarka niepotrzebna, czy... Even during daytime, I was being stalked. The bridge must have collapsed only moments after I'd crossed it. Okej. Wracamy. Widzimy się przy samochodzie. Kawał drogi. Kawał drogi. Nie możemy jechać... A możemy jechać dalej. Co to jest nawet... Dlaczego my się tu zatrzymaliśmy? Ty, Alan. Teraz dajesz mi do myślenia, że może... Trzeba się rozglądać w prawo, lewo. Without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Możemy się przesiąść z samochodu do samochodu, jeżeli tak, to... Teraz to zwątpiłem. Czym powinniśmy jechać dalej? No na pewno nie tym tutaj. Zobaczmy jeszcze, co słychać w tym miejscu. Że nam hamulce miały przestać działać, czy jak? Czy to jest tyle ścieżek? Możliwa zmiana samochodu. Nic nie ma do podniesienia. Ja wiem, że powinniśmy może korzystać. Wyścigi sobie zrobić. I co teraz lepsze? Wóz policyjny, czy ten tutaj taki? Bierzemy ten tutaj taki. Nie będą się spodziewać pewnie. Może zakładali, że do tego etapu już rozwalimy wóz policyjny. No nie ukrywam, że model jazdy ten policyjny chyba był bardziej dopieszczony. Ten tu strasznie ostro skręca. Może mieliśmy przeskoczyć? Ciężka sprawa, a z drugiej strony no, grzech nie zabrać na dalszą wycieczkę. Czekaj. Spójrz tam w zakamarki, tu też. Chyba nie zrzucą na nas tych. Ale gorzej jak później będziemy musieli uciekać tym samochodem, którym podjedziemy, a my sobie wzięliśmy... Coś, co ani nie idzie za szybko, ani nie skręca zbyt dobrze. Na własne życzenie, ale to dobrze. O! A może znów będziemy mogli podmienić? To mi się podoba. Znaczy, pytanie, czy... Moment, bo chyba sobie zostawiliśmy... Osiągnięto punkt kontrolny, okej. Chyba sobie zostawiliśmy wyjście. Znaczy, wyjazd. Okej, zobaczmy, co tu w chatce nam przygotowali. Radyjko! O! A to za dnia też mają transmisję, tam roczne. This is Pat Maine and you're listening to KBF FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass, not necessarily in that order either. Now folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. No proszę, ale dobra wiadomość jest taka, że są osoby, które wierzą w naszą niewinność i to nie tylko pani szeryf, a jednak jest wyjazd normalny. Nie tylko pani szeryf, ale również nasz kolega z radiostacji. O, objechaliśmy to wszystko sobie naokoło. Ciekawe, czy można było zrzucić ten samochód, ale boję się, że później musielibyśmy lecieć na piechotę. Jedzie się przyjemniej niż ten przed momentem, więc chyba taki trochę styl bardziej w kierunku radiowozu. Miejskie auto do lasu, nie wiesz, chociaż to aż takie pół na pół. Suwik prawie. Kombiaczek. Zwał jak zwał, terenowy kombiaczek. Ładnie to. W każdym razie, no lepsze niż to, co mieliśmy wcześniej. Co by nie było, jeszcze jakieś radyjko tu, czy tu już mamy spotkanie? Kolejny samochód do przetestowania? Kurczę, ci ludzie... Nie biorą ich ze sobą? I znowu punkt kontrolny. A, już myślałem. No to chyba możemy się przejechać każdym autem. Może jest za to jakiś później achievement czy coś, że siedział w każdym. Zobaczmy, z kim się mamy tu spotkać. O! Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or, heck, childish even? There's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one, I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but, well, since then, and it was a long time ago, but since then there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past, but I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. No proszę, ale będzie miał co opowiadać przez lata, tak wszystko na to wskazuje. Okej, a my możemy zobaczyć okolice. Fajne są te audycje, które możemy podsłuchać. Dowiedzieć się czegoś więcej, chociaż liczę, że Alan będzie miał tutaj możliwość spojrzeć jeszcze na ten świat jakoś, że to tam jedziemy, tam się musimy spotkać z porywaczem. No dobra, i cóż tym razem zrobimy? Po raz kolejny, jeszcze zobaczmy to dolne piętro, po raz kolejny wymienimy samochód z wizją, że być może będzie to zmiana na gorsze. Z drugiej strony jakby się udało. Byśmy znaleźli coś dużo lepszego, szybszego, dostosowanego do jazdy w terenie, ale nas kuszą i co? Droga jakby prowadziła tam dalej, w sumie mamy iść do kopalni, nie jechać. Gdzie osiągnięto punkt zapisu? Czuję się oszukany. Czyżby znowu jakaś transmisja z telewizji? Boję się, że my będziemy sobie tutaj niebawem spacerować, ale... No, gdy słońce zajdzie. Vermont. Spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look up the wife, though, and he liked what he saw. Mott had fantasized about goading Wake into a fight, but it hadn't happened. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. O proszę, czyli to tak jakieś zaplanowane te całe porwanie i tak dalej. No mamy ładny wgląd na okolice. W sumie miło z jego strony, nie dostanie autografu za to, że tak podchodzi do nas, że żona jednak ładniejsza. Znaczy, miło, tak, że pochwalił naszą żonę, ale jednocześnie gdzieś tak jakby nas obraził. Co, że na Alanie nie ma na czym oka zawiesić? Na naszych tekstach i tak dalej, a później chcę maszynopisów. A nie będę sprawdzał, czy możemy zniszczyć te barierki. Kusi! Jakby to było GTA, to byśmy ściągnęli wszystkie, jakie to nas mijają po drodze. Okej, jesteśmy chyba na miejscu. Parking tutaj. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Na wszelki wypadek nakręcę tak, żeby szło tu jakoś szybko wrócić i uciekać. Na to liczę. Tam będziemy wchodzić. Choć okolica ta była zamieszkana już wcześniej, prawdziwy rozwój Bright Falls nastąpił wraz z otwarciem Bright Falls Mining Company i uruchomieniu to wydobycia węgla w 1878 roku. Mimo ciężkich warunków pracy i dużego ryzyka wypadku, wielu imigrantów, głównie Niemców, Polaków, Włochów, Finów i Szwedów decydowało się na zejście pod ziemię. Pomniejsze erupcje wulkanu pod taflą Cauldron Lake, mające miejsce w 1970 roku, spowodowała zawalenie lub zalanie niższych korytarzy. W katastrofie zginęło 32 górników, wtedy też ostatecznie zaprzestano wydobycia. Wiele spośród ocalałych budynków kompleksu kopalni zyskało status zabytku. No ładnie. A tu jeszcze coś? Na początku XX wieku górnictwo utraciło swój lukratywny status. Złoża, choć bogate, były trudno dostępne, a zwiększona aktywność sejsmiczna regionu sprawiała, że chodniki kopalni były wyjątkowo niebezpieczne. Mamy muzeum, czyli co, serio mamy to się przejść, czytać? Wszystko dowiedzieć się o tym miejscu, coś więcej. Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window. Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants Wake for a reason, and it's not for anything good. Mamy na to takie samo spojrzenie. Kurczę. Pomniejsza erupcja wulkanu pod taflą Cauldron Lake, mająca miejsce w 1970 roku, ale to widzieliśmy. To jest wygodne, napisać jeden tekst i później go podzielić na mniejsze. Idźcie sobie czytać, oglądać. O, otwarte. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. No dobra, więc w dalszą podróż na szczęście zabraliśmy ze sobą kolejne rzeczy. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him. Nie mogliśmy sobie w tym manuskrypcie happy endu jakiegoś zapisać. Kolega się potknął, upadł, a my wróciliśmy do żony i wszystko. Miło! Nieprzyjemnie. Więc widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Corle, trzymajcie się. Hej, hej.